Ferie zimowe z terytorialsami. Tak można nazwać ofertę Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej dla chętnych do przejścia szkolenia podstawowego Wojsk Obrony Terytorialnej. Ferie są wprawdzie dla dzieci, ale jak powiada dowódca brygady, chodzi o dzieci powyżej 18 roku życia, a więc uczniów, studentów, nauczycieli i rodziców, którzy w trakcie ferii zimowych będą mogli dysponować 2 tygodniami na szkolenie. Tak dostosowaliśmy i tak zaplanowaliśmy nasz kalendarz szkoleń podstawowych i wyrównawczych w 16. Dolnośląskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej, aby ludzie, którzy myśleli o założeniu munduru, a nie za bardzo mają jak wygospodarować czas, mogli połączyć właśnie te wolne 2 tygodnie w czasie ferii zimowych z założeniem munduru i z przeszkoleniem w Wojskach Obrony Terytorialnej. Ferie zimowe na Dolnym Śląsku trwać będą w tym roku w ostatnim z terminów, czyli od 11 do 26 lutego. I to będzie czas przeprowadzenia ćwiczeń dla kandydatów na terytorialsów. Termin wprawdzie odległy, ale to już ostatni moment na to, by zgłosić swój udział w ćwiczeniach. Trzeba jak najszybciej zgłosić się do najbliższego WCR-u, byłego WKU i tam zgłosić swój akces do służby, wypełnić wniosek. Wojskowe Centrum Rekrutacyjne we Wrocławiu, czy też w Wałbrzychu, bądź w Bolesławcu i Głogowie, bo to są wszystkie centra dzisiaj przyjmujące wnioski do Wojsk Obrony Terytorialnej, do naszej 16. Dolnośląskiej Brygady. Bolesławianie mają więc ułatwioną sprawę zgłoszenia się chętnych na lutowe szkolenie. Wojskowe Centrum Rekrutacji w naszym mieście znajduje się przy Alei Wojska Polskiego 54, czyli w budynku miejscowej jednostki wojskowej.